Witam ponownie, z tej strony Blade Belier. Dzisiaj wam pokażę grę Patch of Exile, czy jakoś tak to się czyta. Więc jeżeli chcecie, żebym zaczął nową serię w tą grę, no to musi być minimum 500 łapek w górę. A jak nie, no to będzie tylko takie krótkie moje demo z mojej strony. Więc na szybko, co tu można powiedzieć, no to jest po prostu lepsza kopia Diablo. I tyle w tym temacie. I to co widać, nie? To jest miasto pierwsze w akcie zdaje się. Tak jak podobnie jak Diablo, nie? Trochę małe to miasteczko, no to nie szkodzi. Tutaj mamy taki jakby portal, nie? Tutaj mamy różne zadupia. Jak widać te takie niebieskie kółka w środku, no to jest już zrobione, nie? Znaczy znalezione te portale, nie? Te checkpointy, czy jak on tam się zwią. Zwoł się jak zwoł, gra jest po angielsku niestety. Więc kalectwo gwarantowane, kto nie zna języka angielskiego. Tak jak na przykład ja. Więc kalectwo gwarantowane. Więc ja teraz trochę przeszedłem, nie? Troszkę. Więc... O, jak fajnie się napierdala. Tutaj mamy... Czekaj, tu mamy... O, skilla mam pokażę, nie? No, jak widać mapa jest zajebista. Mapa skilli. Jeszcze się dobrze nie połapałem w tym, ale tutaj mamy, na przykład idziemy tutaj siła, nie? Tędy idziemy i po drodze można rozwijać na przykład to, nie? Jak ma się punkty. Jak ma się punkty, nie? A jak się nie ma, no to chuj. Dalej trzeba iść, nie? I tutaj mamy siłę, 10. Tutaj 10. O. Tutaj na przykład tak, różne pierdoły, nie? Ja tam powiem wam, że nie znam dobrze angielskiego. Zawsze się w tym jebam, ale co nieco to wiem, nie? To zapewne jakieś moce są, czy umiejętności, które będzie można używać, nie? Nie jestem... O, ktoś mnie napierdala. Zdejmę. Oj, poziom. No jak fajnie. Bo to jest na przykład pokazane, nie? No. Ile życia, nie? Dwie siły trzeba mieć, jedno life. 5 z tego siły. To 1% psychic damage, czyli... Chyba jakieś tam obrażenia psychiczne. Coś w tym stylu. Tutaj mamy inteligencję, nie? Tutaj... No taka, wiecie o co chodzi, nie? To dexterity, trochę zręczność, nie? To siła, to inteligencja, czyli ścieżka, nie? Wojownika, maga i łucznika. Czy tam... No, łucznika, no dobrze, chyba. Tab to mamy standardową mapkę. Mówię, lepsza kopia taka. Zajebista według mnie. Ktoś się nudzi, to może w nią napiżdżać. Ile wlezie. Co tu można jeszcze powiedzieć o tej grze? A, znajdujemy różne kryształy, nie? Jakieś, nie wiem, jakieś... Po prostu kryształy, to można je wsadzić do jakiejś broni, nie? Jak ma ujście, ma dziurę broń, nie? Znaczy wejście, nie? Można zamontować. Jakiś kryształ czy coś, o tutaj mamy jakiegoś minibossa. No, tego trzepiemy. Aż padnie, żadnej teorii. Nie trzeba myśleć, tylko napełniasz się życiem. No. Żadna filozofia. No. Wbijesz wszystko, co na drzewo nie ucieka, no. Zbierasz i tempki. Tak w kółko, no. No i przechodzimy dalej, nie? Po drodze rozwalamy różnych bossów. Całkiem ciekawa grafika, mi się nawet podoba. Jest taka klimatyczna. Taką właśnie luba. Dobra. Co tu, czekaj, co ja levela jeszcze nie rozwinąłem? Czy dostałem niedawno? Może jakiś quest rozrobiłem? Albo nawet... Nie dałem może, mi się zdawało, że dałem. To siłę, nie? Pakujemy siłę. Nieważne co, by na maksa.